Nagranie i produkcja Studio Plac. Ludzie Nauki to podcast wprost poświęcony polskiej nauce. Oddajemy głos naukowcom, którzy opowiadają nam o swoich badaniach. Rozmawiamy również o historii i przyszłości polskiej nauki, a także śledzimy to, co obecnie dzieje się w naukowym świecie. Prowadzi Maciej Zaręba. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Wprost Ludzie Nauki. Moimi gośćmi są dzisiaj Zasław Adamaszek. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. I Jerzy Lemański. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panowie są autorami wystaw w Narodowym Muzeum Techniki. Jedną z nich jest wystawa główna, Wkład Polaków w Światowe Dziedzictwo Techniczne i Naukowe, która stała się punktem wyjścia do naszej rozmowy. Materiał wideo z naszej wizyty na wystawie możecie Państwo znali wśród kwietniowych materiałów z cyklu Nauka to Polska Specjalność na wprost.pl. Pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, że Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zostało ponownie otwarte w 2022 roku jako następca Muzeum Techniki. Proszę powiedzieć, co zaskoczy zwiedzających, którzy ostatnio w tym miejscu byli przed laty? Inny klimat. Inny klimat. Nie ukrywam, że niektórzy na przykład cieszą się, że zmieniło się, a niektórzy nie cieszą się, bo mówią, że się przyzwyczaili. No, nie ma się co oszukiwać. Stare muzeum pachniało, jak to się tak mówi popularnie, PRL-em. No, nie było pieniędzy, nie było możliwości, nie było żadnych środków na to, żeby tamte wystawy unowocześniać. To były takie wyliczanki po prostu. Natomiast teraz pieniądze się znalazły, mogliśmy skorzystać z nie tylko większych funduszy i większych możliwości, ale także przede wszystkim z techniki. Inna technika dzisiaj jest, inny sposób eksponowania artefaktów. Inaczej się je pokazuje, inaczej się je wystawia, inną konstrukcję mają wystawy. Jest to po prostu sposób nowoczesny. Także przedstawienie eksponatów. Eksponaty są prawie że te same, one się niewiele zmienią. No, trudno, żebyśmy zmieniali, jeżeli mieliśmy pralkę z 1920 roku i ta pralka była perełką, no to trudno, żebyśmy teraz stawiali inną pralkę, powiedzmy 20 lat młodszą. Nie, wystawiamy tę samą pralkę, ale ona jest w inny sposób przedstawiona. I tak samo samochody, komputery, czy wszystkie inne artefakty. One się nie zmieniły. Zmienił się sposób ich pokazywania, jest nowoczesny. Jerzy, panie redaktorze, ja bym jeszcze wspomniał naszym słuchaczom o tym, do jakiej placówki wchodzą, bo trzeba sobie zdać sprawę, że przekraczając próg Narodowego Muzeum Techniki, tak naprawdę przekracza się w sensie historycznym próg drugiej najstarszej na świecie placówki poświęconej muzealnictwu technicznemu, bo początek naszej historii, w cudzysłowie oczywiście naszej, bo nas jeszcze wtedy na świecie nie było, to jest rok 1875, powstaje Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i rozwijane stopniowo, tylko dwa lata wcześniej powstało Berlińskie Muzeum Techniki. Więc zdajmy sobie sprawę, jakie stulecie z kawałkiem stoi za tym muzeum, przekraczając próg muzeum, które zostało powołane do życia w 2017 roku, tak naprawdę przekraczamy próg placówki, która stopniowo gromadziła zbiory, wiedzę, budowała ten swój etos wystawienniczo-historyczno-muzealny przez kawał stulecia. Zasław, zaznacz tylko, że nie była to cały czas ta sama placówka w tym samym miejscu, dlatego że ktoś powie, jak od 1875 roku, skoro Pałac Kultury stoi od 55. Proszę Państwa, wcześniej to było na Krakowskim Przedmieście. Oczywiście, to było Krakowskie Przedmieście, to była Biblioteka Rolnicza. Tam, gdzie swoje doświadczenia robiła Maria Skłodowska-Curie-też. Tak, właśnie, to jest bardzo ważna informacja. Natomiast tuż przed wojną, rok 1938, to była nowa lokalizacja, która nie powstała. W 1939, jak wiemy, wybuch II wojny światowej przerwał wszystkie plany, a Polska miała je w zakresie muzealnictwa technicznego przepiękne i wracamy stopniowo do tej tradycji. Ja myślę, że możemy nawet o niej wspomnieć. Musimy. Już o tym, co zostało ogłoszone. Mianowicie Narodowe Muzeum Techniki otrzymało na błoniach Stadionu Narodowego działkę 8-hektarową i rozpoczyna się lada dzień budowa nowej, stałej siedziby Narodowego Muzeum Techniki. To potrwa parę lat. O, uzbrójmy się w 5-letnią cierpliwość, ale prawie że w pierwotnie przewidzianej historycznie lokalizacji powstanie nowe, wielkie muzeum. Super. To jest ta lokalizacja, która, przepraszam, tylko jedno zdanie, o której marzył prezydent Stefan Starzyński, czyli my wracamy praktycznie do tych zamierzeń przedwojennych, które przerwała nam wojna. Super. To do tych planów jeszcze wrócimy na koniec, ale wróćmy do samej wystawy Wkład Polaków w Światowe Dziedzictwo Techniczne i Naukowe. Proszę powiedzieć, co można na niej znaleźć i jak to jest w ten nowoczesny sposób, tak jak panowie mówili, inny niż sprzed laty, pokazane? Nie wiem, za co ty powiesz, powiedz. Wystawa sięga prawie 500 lat wstecz, chociaż tak naprawdę jądro wystawy koncentruje się wokół
ostatniego 150-lecia. Niemniej jednak sięgamy do Hebeliusza, sięgamy do maszyn liczącej Staffela. Zaczynamy bardzo daleko w historii Polski. Historia techniki polskiej to jest w ogóle skomplikowana sprawa, bo jak wiemy, przez wiele stuleci Polska była głównie krajem rolniczym, ale przełom XVII i XVIII wieku, zmiany odrodzeniowe, oświeceniowe i później cała młodopolska, wydawałoby się tylko literacka, tradycja nawiązuje także do gwałtownego rozwoju nauki i techniki. Więc tak właściwie, mimo że koncentrujemy się na ostatnim 150 czy 200-leciu góra na wystawie, to znajdziemy tam i wątki sprzed 450 lat. Ty powiedziałeś, że jest skomplikowana nasza historia, dodajmy do tego jeszcze okres zaborów. Tu jest dosyć trudna rzecz, dlatego że czasami trudno jest do zweryfikowania Polak, nie Polak. Polak na pewno, ale cały świat go nie uważa za Polaka. Prosty przykład, Szczepanie, prawda? O którym mówiono, austriacki Edison. To był Polak. On się urodził w Tarnowie, gdzieś tam we wsi pod Tarnowem. Wychował się w Tarnowie. On swoje wynalazki robił na ziemiach Polski. Potem się przeniósł gdzie indziej, ale Tarnów, wtedy to była Galicja, zabór austro-węgierski. Mark Twain na przykład go bardzo cenił, nawet napisał, zdaje się, jakąś książkę o nim. On go nazywał austriackim Edisonem. Więc wielu takich było, o których mówimy dziś, Austriacy, nie, byli to Polacy, tylko że po prostu państwa polskiego w tym czasie nie było. I tutaj my też to musieliśmy uwypuklić właśnie. Nie oszukujmy się, XIX wiek to był okres, no ten złoty okres wynalazków. Wtedy najwięcej wynalazków powstawało, które do dzisiaj są wykorzystywane. A w XIX wieku nas, Polaków, nie było. To nie znaczy, że my poszliśmy spać w tym czasie. Nie, my tak samo działaliśmy, tak samo pracowaliśmy, tak samo wynajdowaliśmy. Aczkolwiek można to powiedzieć tak pod banderą innych państw, jednego z tych trzech państw okupacyjnych. Masz, Jurek, rację. Rzeczywiście technika i nauka polska nie zanikła, chociaż działa się częściowo na emigracji poza granicami naszego państwa, częściowo w granicach zaborowych. Pamiętajmy także, że rok 1918, odzyskanie niepodległości, to równocześnie dla nauki i techniki bardzo trudny okres, bo nagle trzeba scalić trzy systemy, w szczególności systemy monetarne, systemy miar, nawet edukacyjne, z trzech różnych zaborów. Przecież nawet w austriackim zaborze się jeździło lewą stroną. Ruch samochodowy. To też trzeba. To inny rozstaw torów, prawda, w zaborze rosyjskim, a w austriackim zupełnie inne przepisy samochodowe. Przepraszam, tak kraczam, ale czasami są rzeczy, które nie, to niezwykłe powiedzieć. Jest to scalanie tych trzech części w jedno państwo, naprawdę było ja niezwykłe. Ja kiedyś to powiedziałem, że jak ja bym był wtedy ministrem komunikacji, to bym usiadł na kamieniu i płakał. Autentycznie, ja bym nic nie zrobił, bym usiadł i płakał. To było coś nieprawdopodobnego. Jak ja kiedyś się wczułem w to, skupiłem i zobaczyłem, ile rzeczy było do pokonania, to ja naprawdę jestem pełen szacunku dla tamtych ludzi, że oni nie zrezygnowali, oni jednak to zrobili. Mało tego, w ciągu 10 lat rzeczywiście to scalili i już Polska była jednolitym organizmem. Do przewrotu majowego już to się udało zrobić. Potem był ten jeszcze większy skok, lata 30, ale naprawdę dużo, dużo, dużo pokory i szacunku, bo ci ludzie rzeczywiście dokonali rzeczy niezwykłych. A czy udało się jakoś tych wszystkich właśnie wynalazców, tak jak pan mówił, jest to kilkaset lat polskiej nauki, scalić pod jakimś jednym hasłem, jakąś jedną myślą na tej wystawie? Pod jedną to może nie, ale myśmy uporządkowali to w 6 grup tematycznych, podzielonych także ze względów historycznych, czasowych, na określone zagadnienia i na określone obszary. Mamy, powiedzmy, obszar pomysłowi wizjonerzy, czyli ten moment, kiedy Polska, odzyskawszy niepodległość, stopniowo wkracza w fazę rozwoju technicznego. Mamy, że wykonam od razu, bardzo duży skok aż do czasów powojennych. Mamy gniazdo, bo nazwaliśmy te grupy tematyczne gniazdami, nowe horyzonty, bo przychodzi rok 45, odzyskujemy niepodległość i otwierają się raptem dla całego świata nowe horyzonty także techniki. Cały dorobek wojenny raptem zaczyna pracować na rzecz pokoju. Jest tych gniazd dużo więcej oczywiście. Wielka emigracja właśnie. Wielka, czyli to, co mówiliśmy sobie. Część Polaków nie miała możliwości działać tutaj. To nawet zawarliśmy w nazwie. Inżynierowie emigracji. To jest cała ogromna grupa Polaków, inżynierów, konstruktorów, naukowców, którzy pracując na obczyźnie. Dla innych państw. Dla innych państw nadal przynoszą chwałę Polsce, podkreślając swoje pochodzenie. Czy panów zdaniem Polacy posiadają wiedzę o polskich naukowcach, polskich technikach? Nie, nie. Bardzo nad tym ubolewamy. To jest misją Narodowego Muzeum Techniki. Ja od wielu lat z tym walczę. I ubolewam nad tym, dlatego że przeciętny Polak więcej wie o rzeczach, które dzieją się za granicą Polski w aspekcie techniki, niż o rzeczach, które mają przynajmniej polskie korzenie. Nie, nie wiemy tego. Jurek, ja bym się tu trochę z tobą sprzeczał. Myślę, że mamy tej wiedzy dużo, tylko ona jest fragmentaryczna, dosyć nie jest propagowana. Żeby nie być gołosłownym, przecież kogokolwiek
w Polsce zapytać o kino, wynalazek, rok 1894-5, no w każdym bądź razie koniec XIX wieku, każdy powie bracia Lumière. I nawet ja często w telewizji widzę, że na srebrnym ekranie pojawił się wynalazek braci Lumière. Braci Lumière to już wszyscy wiedzą, że chodzi o kino. Nie, proszę Państwa, kino nie było wynalazkiem braci Lumière. Jeden z nich, z tych dwóch braci, powiedział: my nie byliśmy pierwsi, przed nami był pewien Polak, który nazywał się Pruszyński. Tak, rzeczywiście on był, Kazimierz Pruszyński, który rok wcześniej, rok przed braćmi Lumière stworzył pierwszy film, zanim bracia stworzyli to legendarne wyjście robotników z fabryki. Zresztą legendarne wyjście robotników z fabryki, oni tak naprawdę nakręcili 3 filmy. I to z tam kilkumiesięcznymi przerwami, dlatego że w każdym filmie coś tam im nie pasowało. Tak więc to raz oni są lepiej ubrani, elegancko, bo wychodzą tak naprawdę nie z fabryki, tylko z kościoła, tylko ich potem zapędzono pod fabrykę. Innym razem rzeczywiście wychodzą z fabryki. Ale to tak mimochodem. W każdym bądź razie rzeczywiście Pruszyński zrobił to pierwszy. Tylko że Francuzi potrafią to wyeksponować. I Francuzi tak namieszali, że cały świat kojarzy kino z braćmi Lumière. A przecież były inne nazwiska, był też Edison chociażby, a nie tylko, były inne nazwiska, ale przede wszystkim pierwszy był Kazimierz Pruszyński. Bracia Lumière potrafili to przyznać. Dzisiaj Francuzi tego nie chcą przyznać. Walczmy o to, ja o to walczę, ale to nie jest jedno nazwisko, tych nazwisk jest oczywiście dużo, dużo więcej. Ja podałem ten wyraźny przykład. To jak to zrobić, żeby więcej Polaków wiedziało o tych Polakach dawnych i ich odkryciach, wynalazkach? To jest proste. I leży właściwie na stole od dziesięcioleci. Chociaż jestem z wykształcenia elektronikiem, moim konikiem jest edukacja. I wielokrotnie zauważałem, chociaż z roku na rok, czy właściwie z dekady na dekadę, należy to raczej tak powiedzieć, z dekady na dekadę to się poprawia. W podręcznikach historii, do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, jak się otwiera te piękne okładki, to w środku znajdujemy informacje, co nieco informacji o historii techniki, co nieco informacji także o polskich wynalazcach, konstruktorach, inżynierach, ale jest jej o wiele za mało. Sądzę i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt państwotwórczo, ale sądzę, że zawartość podręcznika historii, jeżeli mniej niż w 30% traktuje o polskich osiągnięciach, mówię nie tylko o osiągnięciach technicznych, o osiągnięciach ekonomicznych także, to znaczy, że taki podręcznik piszczy o suplement. Powinien być uzupełniony albo dodatkowym suplementem, albo powinien być przepracowany. W bardzo wielu krajach świata przykłada się ogromną wagę do dorobku narodowego. U nas, nie chciałbym powiedzieć, że się nie przykłada, przykłada się tę wagę, przykłada się ją coraz bardziej, podkreśla się wartości narodowe, ale tego w szczególności w obszarze techniki jest jeszcze o wiele za mało. Ja tutaj mogę się odwołać do swoich czasów, powiedzmy z czasów technikum elektronicznego, gdzie na 3 lata nauki historii właściwie chyba na palcach jednej ręki mógłbym policzyć nazwiska wymienione w czasie tych 3 lat polskich inżynierów czy polskich naukowców, którzy przyczynili się jakkolwiek do rozwoju nie tylko tutaj naszego lokalnego w Polsce, ale którzy mieli wkład w rozwój techniki światowej. Od przykład koronny, uwielbiany chyba przez wszystkich, Jan Czochralski. Chodziłem w technikum elektronicznym, ale o Czochralskim przez 5 lat nie było ani słowa. Bo jeszcze był stary program nauczania. Podejrzewam, no że troszeczkę to się zmieniło. Czochralski, pamiętajmy o tym, był wyklęty przez PRL tak naprawdę, chociaż właściwie Polski nie, rzadko opuszczał po drugiej połowie życia. Ale tutaj Zasław ma rację. Sposób edukowania młodzieży jest rzeczą niezwykle istotną. My powinniśmy na to zwracać uwagę. Poza tym przez takie edukowanie nabieramy pewności siebie. Zaczynamy wierzyć, że coś mógł rzeczywiście zrobić Polak. Taką pewność mają na przykład Szwajcarzy. Oni są pewni, że wszystko, co było na ziemi szwajcarskiej, to było szwajcarskie. I jest w Szwajcarii Muzeum Patka. Tylko nie najlepsze szwajcarskie zegarki. Te były polskie. Tak, jest Muzeum Patka i Szwajcarzy, którzy wchodzą do tego muzeum, nagle stają przed rzeczą, z której sobie nie zdawali sprawy. Oni tego nie wiedzieli. Oni dowiadują, że Patek nie był Szwajcarem. Bo przeciętny Szwajcar jest przekonany, że Patek to był Szwajcar, skoro są robione w Szwajcarii zegarki. Ale nie jeden Polak jest przekonany, że Patek miał na imię Filip. I to jest dodatkowy problem. Tak, Waszyngton miał na imię Rondo, bo sąsiadka zawsze uważała, że miał na imię Rondo. Tak, rzeczywiście, Polacy też nie wiedzą często, że Patek był Polakiem. To był chłopak spod Zamościa. My tego nie propagujemy. Musimy to propagować. To jest naszym celem. A jak skonstruować w takim razie wystawę, tak jak panowie skonstruowali wystawę, tak żeby zachęcić, w jak najlepszy sposób zaciekawić odwiedzających, żeby dowiedzieli się więcej o tych osobach. Tutaj
Uważają panowie, że bardziej trzeba postawić na przekazanie tej wiedzy, czy raczej na przedstawienie tych osób, żeby potem mogli odwiedzający więcej we własnym zakresie się o nich dowiedzieć? Poprosilibyśmy o łatwiejsze pytanie, gdybyśmy szli na łatwiznę, ale tak nie zrobimy. Podejmujemy wyzwanie. Pracowaliśmy nad tą wystawą bez mała 3 lata. W międzyczasie oczywiście trafiła się nam jeszcze światowa pandemia, co skomplikowało także pracę muzealników, chociaż wydaje się, że muzealnikowi do pracy wystarczy biurko i sterta książek. I właściwie otworzywszy czy oddawszy do użytku wystawę główną, od razu odkryliśmy, co jeszcze należy w niej zmieniać, uzupełniać i w związku z tym, jak zrobić dobrą wystawę? Nigdy jej nie zakończyć. To troszkę przewrotnie zabrzmi, ale moim zdaniem, a mam nadzieję, Jurek, że podzielasz, po pierwsze sukcesywnie należy uzupełniać treści związane z historią, po drugie wystawa, myśmy założyli, że kończy się na końcu XX wieku, przełom XX i XXI wieku zamyka wystawę, ale być może to nie był dobry ruch i być może do wystawy w przyszłości wprowadzimy także czasy bieżące, nie historię, tylko dzień dzisiejszy, bo te wynalazki stale powstają. Więc na pewno warto wnosić kolejne wartości, o co bardzo ważne i co sobie wysoko cenimy jako muzealnicy. Nasi zwiedzający, a trzeba sobie zdać sprawę, że od czasu otwarcia pierwszych wystaw Narodowego Muzeum Techniki w 2022 roku już prawie 140 tysięcy zwiedzających odwiedziło nasze ekspozycje, że nasi zwiedzający wykazują niezwykłą i dla nas bardzo przyjemną aktywność. Mianowicie mamy doskonały oddźwięk w postaci maili, w postaci dyskusji, które odbywają się na terenie wystawy, gdzie wielu z naszych zwiedzających posiada głęboką, doskonałą wiedzę na temat historii techniki, na temat ludzi związanych z techniką i tą wiedzą się z nami dzieli. Pojawiają się także zwiedzający, którzy mieli w rodzinie bezpośrednich eksponowanych na wystawie swoich antenatów. I tu uzyskujemy z pierwszej ręki nierzadko, to jest niezwykle cenne, materiały archiwalne, informacje, zdjęcia i sukcesywnie możemy uzupełniać dane zawarte na wystawie. Więc chyba takim najprostszym przepisem to jest nigdy wystawy nie zakończyć. Na wystawie jest około 100 postaci. W jaki sposób panowie je dobrali? O Boże! Bo to podejrzewam, że to był bardzo trudny wybór. Siedzieliśmy nad tym długo i były kłótnie wręcz, prawda, Zasa? Tak, były ciężkie spory. Tak, bo jeszcze przecież nie byłem tylko ja i Zasa, tam jeszcze parę innych osób było. Jeszcze wymieńmy dwóch jeszcze kuratorów, którzy współtworzyli te wystawy, bo mniej więcej każdy z nas włożył do tego worka wystawowego tyle samo pracy, chociaż może tam proporcje były troszeczkę przesunięte. Mianowicie to jest pan Piotr Zarzycki, wieloletni pracownik także poprzedniego Muzeum Techniki oraz pan Janusz Sujecki, też doskonały kurator i twórca części wystawy głównej. Tak, i co do nazwisk, to tak się wydaje, że 100 nazwisk to jest dużo, ale my mieliśmy przynajmniej 250 nazwisk. I teraz bądź tu człowieku mądry i wybierz to, co jest ciekawe i to, co rzeczywiście miało jakieś znaczenie i które miało większe, a które miało mniejsze. Nie, to nie jest takie proste. Tu były dyskusje długie. Nie ukrywam, że ja byłem przeciwny pewnym nazwiskom. Innych z kolei nie udało mi się przeforsować. Zasław często o tym opowiada, prawda? O Ulu. Opowiedz, bo to jest ciekawe. Ja właśnie opowiedz o tym chciałem powiedzieć, powiedz, bo to jest ciekawe. Przykład takiego sporu, który kończy się dla wszystkich korzystnie, który wnosi nową wartość, a który w zupełnie nieoczekiwany sposób znalazł swoje ujście. Otóż Piotr Zarzycki, jeden z kuratorów tej wystawy, nasz kolega zaproponował osobę Jana Dzierżona. Szybki rzut oka do podręcznika, kim był Dzierżon? No Jan Dzierżon był księdzem i pszczelarzem. Piotr Zarzycki zaproponował, że Dzierżona umieścimy na wystawie. No co ten Dzierżon zrobił? No ramki do ula wymyślił. Wydawałoby się, że banał. Ja byłem przeciwnikiem, otwarcie mówię, na początku byłem przeciwnikiem wprowadzania Dzierżona, bo może gdzieś tam na marginesie przemysł spożywczy. Ale żeby być w porządku w stosunku do samego siebie i w stosunku do swoich kolegów, postanowiłem uzbierać solidniejsze argumenty. I te argumenty, zanim zdążyłem je wyartykułować, pokonały mnie samego. Mianowicie, badając źródła, wgłębiając się w pracę Dzierżona, bo na tym polega nasza jako kuratorów przede wszystkim praca, czyli na przeglądaniu źródeł, zestawianiu ze sobą i budowaniu faktografii, przekonałem się do Dzierżona i więcej, jestem jego gorącym orędownikiem. Ul
ramki do Ula i cały dorobek naukowo-badawczy Jana Dzierżona stanął, a ja z największą przyjemnością, prowadząc wycieczki po wystawie, opowiadam o tymże właśnie naszym najsłynniejszym na cały świat pszczelarzu. Więc dobór postaci to jest przygoda, to jest wyprawa w nieznane i tak to się odbywało. Mieliśmy, tak jak Jerzy mówił, 250 postaci, z których musieliśmy troszeczkę wybierać, ale jak mówię, to jest jeszcze pole do popisu, bo oni, pozostawszy w kajetach, mogą jeszcze wrócić na wystawę jako te uzupełnienia. Bez Dzierżona nie byłoby takiego miodu, jaki mamy dzisiaj. Bez Dzierżona nie byłoby tak słodko. Nie byłoby tak słodko, nie byłoby takiego Ula, jaki znamy dzisiaj. Nie byłoby takiej wydajności, nie byłoby nazwy miasta Dzierżoniu. No i właśnie, kto wie, jakby się nazywało miasto, w którym produkowano najlepszy sprzęt elektroakustyczny w Polsce. Twoje podwórko. A porozmawiajmy jeszcze chwilę o samych bohaterach wystawy. Gdybyście panowie musieli, ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, ale wybrać taką osobę prezentowaną na wystawie, która w historii miała największy wpływ na światową myśl techniczną, to kogo byście państwo wybrali? Taką jedną osobę. No kino może nie tyle sam projektor, nie tyle sama kamera kino, tylko pewien mały wynalazek, który zrewolucjonizował, bo ja powiedziałem, Pruszyński wynalazł kino, zbudował pierwszy film, tylko że przez pierwsze lata, proszę państwa, z kinem był pewien problem. Otóż obrazki migotały. One migotały, ponieważ jak państwo wiecie, jak wygląda przesuw taśmy. Taśma przesuwa się, ma zdjęcie za zdjęciem i pomiędzy przesuwem jednego zdjęcia drugiego żarówka musi być przesłonięta, nie może świecić. Potem świeci z powrotem na następny, na kolejny kadr, na kolejną klatkę. I to migotanie jest uciążliwe. Można było, przez pierwsze 15 lat istnienia filmu, można było oglądać, ale po 8-10 minutach zaczynały boleć oczy. Potem ludzie zaczynali często mieć zawroty głowy, dochodziło nawet do omdleń, co skutkowało tym, że człowiek taki zniechęcał się do kina. To był poważny problem. Nie kręcono dłuższych filmów, aż gdzieś tak do 1908 roku nie kręcono dłuższych filmów niż 15-minutowe, bo się nie dało tego oglądać. To się wydawało nie do przeskoczenia. Nad tym pracowali naprawdę najwybitniejsi ludzie. Nie radzili sobie z tym. I kto sobie z tym poradził? Właśnie Pruszyński. Kazimierz Pruszyński, który wynalazł coś, co się nazywa obturator. To jest naprawdę tak teoretycznie w zasadzie prosta rzecz, ale wiemy o tym. Najlepsze wynalazki to są te proste wynalazki. On spowodował, że dzięki obturatorowi film można było oglądać godzinę, czy dwie godziny, czy tyle, ile oglądamy dzisiaj. Nie było tego migotania. Proszę państwa, obturator zrewolucjonizował cały przemysł filmowy. Gdyby nie było obturatora, nie byłoby Hollywood w ogóle. Bo wtedy właśnie dopiero Hollywood raczkowało, pojawiało się dopiero. No bo wtedy zaczynano kręcić te długie filmy. Obturator to jest wynalazek nieprawdopodobny. A w ogóle nieznany. Zapytać kogokolwiek na ulicy. Proszę wyjść na ulicę, zapytać się, co to jest obturator. Proszę państwa, na 10 osób 9 nie odpowie. Na 100 osób 90 parę nie odpowie, bo to jest nieznana rzecz. No zgadza się, taka już rola techników, że zawsze pozostają w cieniu swoich wielkich wynalazców, rzeczywiście bez obturatora, czyli bez przesłonki cyklicznie zasłaniającej klatkę filmową w czasie przesuwu, nie dałoby rady realizować pełnych metraży. Wspomniałem, jest Patek, Modrzejewski, Rudolf. No może tutaj on pierwsze takie mosty, naprawdę potężne mosty budował w Stanach Zjednoczonych przez rzeki, przez Mississippi, przez Missouri, przez różne wielkie rzeki w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który robił pierwsze duże kratownicowe mosty w Stanach Zjednoczonych. Każde dziecko wie kim był Rudolf Modrzejewski. U nas niestety niekoniecznie. Modrzejewska bardziej znana jest jego matka jako aktorka. Natomiast o jej synu wiemy niewiele. Do tego jeszcze dodałbym Maksymilian Faktorowicz, przecież człowiek, który czesał, który pudrował, który przygotowywał do filmu największe gwiazdy, Rudolfa Valentino, Paula Negri, Chaplina, Franka Sinatra, no i wielu, wielu, wielu innych. On wynalazł coś takiego, co dzisiaj nazywamy make-up. Przecież to jest jego wynalazek. Dalej wszystkie te szminki w sztyfcie albo puder w tubkach, to są wszystko Faktorowicza. Człowiek, który rzeczywiście dokonał wiele, ale my nawet nie wiemy, że taki był. Nie dostał Faktorowicz Oscara jako takiego. Dostał nagrodę równorzędną Oscara, dlatego że Oscara jeszcze wtedy nie było za charakteryzację. Ale gdyby był, na pewno by go otrzymał. Faktorowicz naprawdę człowiek, który trząsł w aspekcie choreografii, charakteryzacji, przepraszam, całym Hollywood w tamtym okresie. Mamy także takich wielospecjalistów jak Jan Heweliusz. No, niektórzy mówią, że to nie Polak. Polak, nie Polak. Oczywiście, że Polak Jan Heweliusz. Ja wspomniałbym tutaj o takim wynalazku, który przez stulecia
migrując, zmieniał swoje oblicze, bo wynalazek Heweliusza, polemoskop, czyli rodzaj peryskopu do wyglądania zza węgła na polu bitwy, zaczynał wprawdzie na polu bitwy, ale skończył na sali operacyjnej. Nie kto inny jak inny Jan. Jan Mikulicz Radecki, tenże polemoskop przystosował do zastosowań diagnostycznych. W końcu gastroskopia współczesna czerpie w całości z dorobku Mikulicza Radeckiego. On nie zrobił może specjalnie, pozornie nic wielkiego. Na końcu cienkiej rurki domontował żaróweczkę, a te dwa lusterka, co to je tam wcześniej Heweliusz umocował, pozostawił. Ale dzięki takiemu prostemu przyrządzikowi można było zajrzeć w głąb żołądka, wpuszczając tę rurkę przez przełyk. No może to nie najfajniejsze, ale fajniej jest żyć i być zdiagnozowanym, niż nie żyć i nie być zdiagnozowanym. Prawda? Więc wynalazek polemoskopu Heweliusza, który na polach bitew objawił się później jako peryskop z małą modyfikacją Rudolfa Gundlacha, przesuwny pryzmat, który pozwalał, jadąc w przód w wozie pancernym i patrząc w przód, spojrzeć, nie ruszając się z miejsca, także w tył. A czym dokładnie jest wynalazek Rudolfa Gundlacha, no to proszę Państwa, zapraszamy na nasze wystawy. Przeskoczył na sale chirurgiczne jako gastroskop i dopiero lata 60. XX wieku przyniosły jakiś przełom. A pamiętajmy, że tutaj już mamy do czynienia z 200-letnią historią. Przełom w postaci włókien światłowodowych i dopiero to była kluczowa zmiana, podobna jak wprowadzenie tego peryskopu czy polemoskopu do przełyku pacjenta. Tego typu wynalazków jest dużo. Zasad, powiedziałeś o sali operacyjnej, przecież zapomnielibyśmy, nie można nie wspomnieć. To akurat Polacy wiedzą, Ignacy Łukasiewicz, lampa naftowa, ale nie zdają sobie sprawy z doniosłości tego wynalazku. Aż do czasów telefonu komórkowego żaden wynalazek, ja to nazywam błyskawiczne wynalazki, żaden wynalazek nie rozpowszechnił się tak szybko jak lampa naftowa. Zazwyczaj samochód musiał czekać 20 lat, pociąg to samo, samolot też 15 lat. To były wynalazki, które musiały doczekać swojego złotego okresu. Natomiast z lampą naftową było inaczej. Lampa naftowa rozpowszechniła się tak samo szybko jak późniejszy telefon komórkowy. No ale telefon komórkowy to już był świat globalny. To już inne czasy, prawda? Natomiast lampa naftowa, ona była tak rewelacyjnym wynalazkiem, tak kapitalnym, tak nieprawdopodobnym wynalazkiem, że i dosyć prostym, pamiętajmy, że rozpowszechniła się nieprawdopodobnie szybko. I tutaj trzeba pytać, Łukasiewicz miał pecha w pewnym sensie. Miał takiego pecha, że niedługo potem Edison wynalazł żarówkę, bo gdyby nie wynalazł żarówki, to ten Łukasiewicz byłby hołubiony przez dziesięciolecia na całym świecie. Ale pamiętajmy, wszystkie te wynalazki jak samolot, samochód, telefon i tak dalej, te słynne XIX-wieczne wynalazki, one wszystkie powstawały przy lampie naftowej. Przy lampie, przy urządzeniu wynalezionym przez Polaka, bo wtedy jeszcze nie było światła elektrycznego. Pierwsza lampa zastępowała, zdaje się, ja nie pamiętam, 6 czy 8 świec chyba. Następne były jeszcze coraz lepsze, ale na początek i nawet te 6 czy 8 świec to już było potęga, to był snop światła po prostu. A który panu zdaniem wynalazca, naukowiec, inżynier jest najbardziej niedoceniony? U nas w Polsce czy na świecie? U nas w Polsce. Szczepanik i Pruszyński. Ja bym powiedział jednak, że Czochralski i Grzymek. A dlaczego? Czochralski. Na kaszel tabletki wynalazł, to tak? Czy na katar? Na katar. No właśnie, to on wynalazł ten proszek z gołąbkiem od kataru. To tak przy okazji. Ale jednak jako elektronik jestem zdania, że Jan Czochralski jest niedoceniony, chociaż bardzo często wymieniany, mianowicie perspektywa jego wynalazku, czy odkrycia sposobu krystalizacji metali tak, by uzyskać jedną, jednolitą i ciągłą strukturę zwaną monokryształem, jest postrzegana poprzez perspektywę tylko osiągnięcia w elektronice. A jak to się przełożyło na całą metalurgię? Otóż po odkryciach Czochralskiego metalurgia zyskała nowe narzędzie badawcze, nowe narzędzie oceny jakości wykonywanych wlewek i wgląd w mikrostrukturę materiałów złożonych, jakimi są stopy metali. Pamiętajmy, że cały naukowy dorobek Czochralskiego to jest krystalografia i metalografia. Półprzewodnikami nie zajmował się w ogóle i jest prezentowany trochę błędnie jako twórca współczesnej elektroniki. No nie, on nie stworzył tej elektroniki, aczkolwiek dał mocną podstawę do osiągnięcia najlepszej jakości materiałów, bez których ta elektronika by właśnie taka, jak jest, nie była. Ale cała metalografia wychodząca od Czochralskiego to jest dorobek światowej potęgi. Chciałem powiedzieć jeszcze o pewnym dziedzictwie Czochralskiego,
jakie reprezentuje osiągnięcie Tadeusza Ruta. Czym się Tadeusz Rut zajmował? Zajmował się kuciem, ale nie był kowalem. Mianowicie Tadeusz Rut już po II wojnie światowej w latach 50. wymyślił metodę odkuwania wałów korbowych do silników. Tą metodą odkuwane są największe na świecie wały korbowe do silników kontenerowców, między innymi wprost czerpiące wiedzowo właśnie z dziedzictwa czochralskiego, a polegające na takim odkuwaniu wałów, żeby nie naruszać ich tak zwanej struktury włóknistej. Metal wbrew pozorom nie jest jednorodnym materiałem, tylko składa się z dużej ilości małych kryształów, jest polikrystaliczną strukturą i teraz sposób obróbki wpływa na trwałość. Tadeusz Rut, częściowo także posiłkując się dorobkiem czochralskiego, opracował taką metodę kucia wałów korbowych do silników, zwłaszcza do silników wielkiej mocy, że wytrzymałość tych wałów była dwukrotnie większa niż najlepiej wykonywanych tradycyjnymi metodami. To jest technologia, którą do tej pory Polska sprzedaje i udostępnia na cały świat. Metoda TR, o tak się skromnie nazywa. Jeszcze mi się przypomniało bardzo istotne, a tak jeszcze sumując to, co powiedziałeś, Czochralski rzeczywiście nie stworzył elektroniki, ale stworzył struktury, które stworzyły, o tak, elektronikę. Natomiast pytał pan o wynalazek w aspekcie światowym całym. Proszę państwa, czy państwo starsi pamiętają, jak korodowały kiedyś samochody? W latach 70., w latach 80. To było Ja już nie pamiętam. No ale ja to niestety pamiętam. Nawet Mercedesy, te samochody korodowały potwornie, tam można było czasami rękę wsadzić w samochód. To się nagle skończyło. Dlaczego skończyło się? Bo zaczęto wykorzystywać wynalazek starszy, tylko wcześniej nie wykorzystywany w przypadku produkcji samochodów, mianowicie cynkowanie blachy. Od momentu, jak blacha jest cynkowana, nagle producenci dają 8, 10 czy 12-letnie gwarancje na pokrycie, na perforację blachy, bo mają pewność, że ta blacha nie będzie korodowała. W tej chwili korozja przestała być przekleństwem samochodu. Dawniej, jak się kupowało 6-letni czy 5-letni samochód, to w pierwszej kolejności nie patrzyło się na stan silnika. Patrzyło się na blachy, gdzie ma dziury, bo 6-letnie samochody miały dziury. Czasami dziury się podobały. Niektóre samochody, jak Dacia na przykład, które jechały do nas z Rumunii, to już zaczynały korodować na platformie wagonu kolejowego, bo tak były beznadziejnie zabezpieczone. Dopiero dwustronne cynkowanie blachy spowodowało, że z tym problemem się pożegnaliśmy. Kto to wymyślił? To wymyślił Polak, Tadeusz Sędzimir, który tak naprawdę długo się z tym wynalazkiem, można powiedzieć, pokazywał w różnych miejscach i nigdy nie chciano tego wynalazku zaakceptować. On pojechał do Stanów Zjednoczonych i się okazało, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie jest zainteresowany tym wynalazkiem. Potem był w innych krajach, nawet zakłada Krupa w Niemczech. Nigdzie nie chciano tego wynalazku. Zaryzykowała niewielka huta w Polsce, już w Polsce wolnej, po 1918 roku i się okazało, że zainwestowała i zrobiła dobrze, bo pokryto tym wynalazkiem, ocynkowano blachy kilku dachów, okazało się, że deszcz dla nich niestraszny, te blachy nie korodują. Potem rozpowszechniało to się i potem ci sami Amerykanie, którzy odrzucili Sędzimira, przeprosili go, zaprosili do siebie i powiedzieli, niech pan się nie gniewa, startujemy od nowa, my panu wszystko dajemy, to co pan żądał, żeby panu zapewnić i dopiero zaczęło się rewolucja w całej właściwie produkcji świata. Tak więc cynkowane blachy to też jest Polak. A jakie najciekawsze eksponaty możemy znaleźć na państwa wystawie? Myślę, że zupełnie unikalnym, bo tylko w jednym egzemplarzu. Pierwszy, który powstał, każdy już był następny. I o którym należy wspomnieć na samym początku, jest wykrywacz metali konstrukcji Józefa Kosackiego. W 1942 roku ogromnym problemem były miny przeciwpiechotne. Józef Kosacki, odpowiadając na konkurs czy zlecenie wystawione przez armię brytyjską, skonstruował najlepszy, niezawodnie wykrywający w 100% skuteczny. W 100% naprawdę, zdajmy sobie sprawę, że to była absolutna skuteczność, wykrywacz min. De facto wykrywacz metali, ale wtedy najważniejsze było wykrywanie właśnie min przeciwpiechotnych. Bardzo długo o wynalazku Kosackiego i o samym Józefie Kosackim nie mówiło się. To było częściowo utajnione, a częściowo zasypane w historii, chociaż już od 1943 roku, ja to mówię na użytek naszych zwiedzających, wynalazek Kosackiego uratował miliony par nóg, jeżeli nie dziesiątki milionów par nóg. Miny przeciwpiechotne przestały być zagrożeniem i równocześnie wykrywacz Kosackiego
udoskonalany w okresie powojennym, współcześnie to są impulsowe, wyśmienite wykrywacze metali, służy na wszystkich polach bitew całego świata. Do tej pory przecież mnóstwo tych niewybuchów jest i właśnie pomysł Kosackiego powoduje, że można skutecznie rozminowywać. Co tu jeszcze wskazać jako taki bardzo charakterystyczny, najważniejszy wynalazek? One wszystkie były strasznie ważne. Ja może sięgnę troszeczkę do innego obszaru, mianowicie sięgnę do rozrywki. Stefan Kudelski. A no tak. Stefan Kudelski, ale za chwilę wrócę również do poważnych zagadnień, chociaż Stefan Kudelski to jest bardzo poważne zagadnienie. Polak, który w Szwajcarii założył firmę elektroniczno-mechaniczną, produkującą najlepsze na świecie magnetofony rejestrujące dźwięk. Wpadł na pewien pomysł stabilizacji prędkości przesuwu tych magnetofonów, który spowodował, że taki magnetofon mógł wziąć ze sobą fotoreporter w teren, nosić, biegać, skakać, cokolwiek z tym robić, a głos był niezachwiany i doskonały. Wynalazek Kudelskiego został doceniony przez Hollywood. Jurek, może coś powiesz o tym właśnie Oscarze dla magnetofonu Kudelskiego. Nie, bo powiem o czym innym, bo już nie dążymy, ale co innego chciałem powiedzieć, o nazwie. Bo jak nazwał swój magnetofon Kudelski? To była polska nazwa. Nagra. 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 Pięknie. I dalej. Kamera ręcznie obsługiwana przez Pruszyńskiego też miała polską nazwę, a produkowana była w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie ją kupowali i nie wiedzieli, co to oznacza, bo kamera nazywała się Oko. Łatwa do zapamiętania nazwa, ale to była polska nazwa, Oko. I tą kamerą można było rzeczywiście, trzymając w ręku, nagrywać obrazy. Zresztą stała się bardzo popularna, proszę Państwa. Praktycznie wszystkie zdjęcia filmowe, jakie Państwo widzicie z I wojny światowej, to są nagrywane kamerą Pruszyńskiego. Ona była po prostu najlepsza. Lepszej w tym czasie nie było. Także wszystkie filmy z okresu 1914-1918 to jest polski wynalazek. I ta nazwa Oko, tak samo jak w przypadku Kudelskiego, czy jeszcze, Nagra. Czy jeszcze jakieś urządzenie oprócz wykrywacza metali, oprócz magnetofonu? Właściwie, jako przywiązani do tego tematu kuratorzy, wskazywalibyśmy wszystkie po kolei, ale ja może wskażę tylko jedno z obszaru gniazda, którego jestem kuratorem, to są Nowe Horyzonty, mianowicie cement. O. Cement, a jakże? Wydawałoby się, że cement wynaleźli Rzymianie, a jakże oczywiście. Cement liczy sobie parę tysięcy lat, ale niejaki Jerzy Grzymek w latach 50., niejaki bardzo brzydko co zrozumiało, oczywiście proszę Państwa, profesor Jerzy Grzymek, wynalazł metodę, która nosi nazwę metody zasadowo-rozsypowej produkcji ciągłej cementu wyśmienitej jakości. Cement portlandzki, od lat 50. produkowany na świecie, w dużej mierze oparty o pomysł i koncepcję Jerzego Grzymka, jest najlepszym na świecie szybko wiążącym, stabilnym cementem budowlanym i jest podstawą doskonałych betonów. Nazwa polska jeszcze jest używana w stosunku do samochodów elektrycznych, tych małych, które co prawda nie były, nie można mówić, że my je wynaleźliśmy. Nie, to nieprawda. Natomiast my rzeczywiście je rozpowszechniliśmy i robiliśmy najlepsze. Robiliśmy najlepsze i one znalazły zastosowanie w wielu państwach świata. To był chyba nasz największy sukces w dziedzinie motoryzacji, bo większego Polska nie miała. Jurek, zabierzmy na chwilę głos i dajmy naszym słuchaczom zastanowić się, jakiegoż to pojazdu elektrycznego 5 milionów sztuk się Polska dorobiła. No ciekawe, czy słuchacze wiedzą. Myślę, że wiedzą, to jest już taka znana nazwa. Chodzi oczywiście o Melexa. Melex, tak, który pojawił się na początku lat 70. zdobył popularność w Polsce, ale to jest nic, to jest naprawdę niewiele w porównaniu z tą popularnością, jaką on zdobył na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych szczególnie, ale nie tylko. I ta nazwa Melex była używana w tych państwach, która to nazwa, no, brzmiała zachodnio, bo tam jest X na końcu, ale jednak oznaczała Mielec, prawda? Miasto, gdzie narodził się sam pomysł. Tym Meleksem rzeczywiście zawojowaliśmy cały świat. W Narodowym Muzeum Techniki oczywiście wystawa, o której rozmawiamy, nie jest jedyną wystawą. Ciekawe są jeszcze wystawy, których też panowie byli kuratorami. Tutaj, panie Jerzy, proszę opowiedzieć coś więcej o wystawie Historia Transportu Morzem, Lądem i Powietrzem. Co można na niej zobaczyć? To, co ludzi najbardziej interesuje, bo często jest tak, że zwiedzający przychodzą do muzeum, najbardziej ich interesują albo komputery,
co jest znowu domeną Zasława i on stworzył taką, wystawę zrobił Zasław, albo właśnie stare samochody, motocykle i tak dalej. Rzeczywiście ja jestem autorem wystawy poświęconej transportowi. Podzielona została ona na trzy części, czyli transport wodny, transport lądowy i transport powietrzny. Największą, co się zresztą łatwo domyślić, jest część transportu lądowego, gdzie mamy różnego rodzaju samochody, motocykle, a nie tylko, silniki również. No, takie najcenniejsze nasze eksponaty. Mamy najstarszy samochód w Polsce z roku 1899. Mamy trochę polskiej motoryzacji samochód Mikrus, który był produkowany seryjnie, bo w końcu zbudowaliśmy ich 1700, tam chyba 28 egzemplarzy. Mamy samochód, który rywalizował z Mikrusem o produkcję seryjną, Smyk, jedyny w Polsce projekt samochodu, który nie posiada drzwi, bowiem wchodziło się przez przednią klapę. Mamy przeciętego na pół Fiata 126P. Do tego mnóstwo, cała masa motocykli, bo tych motocykli rzeczywiście jest sporo, począwszy od najstarszego motocykla w Polsce z roku 1898, a skończywszy na polskiej produkcji motocyklach z lat 80. XX wieku, ostatnim w Polsce wyprodukowany tak naprawdę motocykl WSK z 1985 roku. Mamy też kolekcję Sokołów. Muzeum jest w posiadaniu wszystkich modeli produkowanych w Polsce Sokołów. Dużo jest różnego rodzaju multimedialnych ciekawostek, dużo jest samych silników, przekrojów silników. Po prostu to, co towarzyszyło nam w dziedzinie transportu przez czasy, no od tych najstarszych, powiedzmy od dróg rzymskich, po dzień dzisiejszy. Panie Zasławie, a pan z kolei jest autorem wystawy o komputerach, która nazywa się Historia komputerów liczy się. Komputerów, bardzo ciekawa nazwa. Kropka, liczy się z wykrzyknikiem. To jest historia, która bardzo się liczy, bo zaczyna się 3000 lat przed naszą erą w starożytnej Mezopotamii, wykonując później skok do czasów starożytnej Grecji, gdzie to powstało liczydło, poprzez wieki średnie pierwsze mechaniczne maszyny liczące i rozwija ta wystawa skrzydła w okolicach II wojny światowej, bo wtedy powstał pierwszy, tajny jeszcze, komputer Colossus. Wszyscy, czy w kulturze masowej, w powszechnym pojęciu to ENIAC był pierwszym komputerem, ale to nieprawda. Pierwszym komputerem był Colossus, który powstał jeszcze w czasie II wojny światowej, a że był komputerem przeznaczonym do obliczeń balistycznych i służył wojsku, to był zmilitaryzowany i tajny. Natomiast poprzez tego typu wątki, poprzez wątki w szczególności polskie, czyli maszynę UMC, maszynę ZAM-21, konstrukcję Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie i podobne, na przykład wyroby zakładów Mera Elwro, poznajemy stopniowo historię maszyn liczących. Nie tylko tych najstarszych, czyli liczydeł, abakusów i tak dalej, ale sumatorów mechanicznych, komputerów, analizatorów, może w tej kolejności należy, analizatorów analogowych, później komputerów już posługujących się binarnym zapisem liczby, po współczesne, bardzo wydajne maszyny i superkomputer, który znajduje się w zwieńczeniu wystawy poświęconej komputerom. To jest wystawa, no cóż, specjalistyczna. Ona wymaga trochę zaangażowania i wiedzy, ale wystawa, która odwdzięcza się dużym ładunkiem emocjonalnym, ponieważ ważną częścią tej wystawy są komputery domowe i laptopy, które zagościły na naszych biurkach i w naszych domach w latach 80., w latach 90. Bardzo wielu zwiedzających wspomina Atari, wyroby firmy Sinclair czy Commodore, na których to, jak teraz współcześnie na konsolach elektronicznych, traciło godziny na bezwartościową... Pokolenie 40 plus, pamięta tę wojnę, prawda? Te... Komputerów, fora ze dwora, z fora Commodora, prawda? Kup Atari to ci się spali, Atarowca wal z gumowca. Tak było, proszę państwa, tak było. Ale musimy wspomnieć o jeszcze jednej wystawie, która... Właśnie, proszę powiedzieć, co jeszcze można zwiedzić w Narodowym Muzeum Techniki? Te dwie wystawy, o których wspomnieliśmy, czyli transport i komunikacja oraz historia komputerów, łączy wystawa, bo jest spinką przejściową, łączy wystawa poświęcona historii paliw kopalnych i historii Ignacego Łukasiewicza. Autorem tej wystawy jest też nasz kolega merytoryczny Paweł Gogolewski. A traktuje ona bardzo szeroko o wydobyciu
kopalin, nie tylko węgla i ropy naftowej. Proszę zajrzeć i dokładnie się zapoznać, bo tych kopalin energetycznych mamy sporo całkiem i historia jest fascynująca. Polskiemu wkładowi do światowej historii techniki towarzyszą dwie wystawy wprowadzające. Pierwsza to jest tak zwana Światowa Oś Czasu, której kuratorem jest Jerzy Lemański, a druga Język Techniki, której ja mam przyjemność być kuratorem, ale Jurek, oddaję tobie głos. Oś Czasu, tak. Chodziło przede wszystkim o osiągnięcie dwóch celów. Po pierwsze, wystawę o osiągnięciach Polaków dać na jakimś tle, żeby można było to łatwiej zlokalizować, jak to wyglądało, a po drugie, żebyśmy po prostu mogli pokazać niektóre eksponaty niekoniecznie związane z polską myślą techniczną, a będące jakimiś perełkami w kolekcji Narodowego Muzeum Techniki. Tak więc jest ta oś czasu, rzeczywiście zaczyna się od czasów bardzo dawnych, kiedy od epoki, kiedy jeszcze posługiwano się łukiem, kiedy uczono się rozpalać ogniska, poprzez dymarki świętokrzyskie, poprzez czasy średniowiecza, aż do, no tu jest dużo eksponatów związanych z XIX wiekiem, czyli tym okresem, kiedy najwięcej wynalazków było dokonanych, aż po powiedzmy rok 1939 czy tam 45 do czasów współczesnych. Tak, rzeczywiście ta oś czasu jest i tam przedstawiamy, mamy właśnie, to co mówiłem, najstarszą pralkę w Polsce, pralkę, mamy motocykle też, oprócz wystawy motoryzacyjnej, mamy maszyny do pisania chociażby, są aparaty fotograficzne stare, patefony, gramofony. To są wszystko eksponaty, które dzisiaj nigdzie więcej Państwo nie zobaczycie, tylko w muzeach, ale one miały też swoją historię. One wprowadzają w technikę, podobnie jak i wystawa, która jest przedsionkiem wystawy głównej, mianowicie Język Techniki, na której mówimy o matematyce, mówimy o rysunku technicznym, wspominamy o narzędziach i o miernictwie, czyli o tych czterech rejonach działalności technicznej, bez których technika nie byłaby sprawnym narzędziem przetwarzania naszej rzeczywistości. Ale także I to jest akcent właściwie wyjściowy wystawy głównej, domykający tę wystawę, ale pozostawiający bardzo duże pole do samodzielnego rozwinięcia już twórczo tej historii, jest mały skok w kosmos. Bo o tym nie powiedzieliśmy, a myślę, Jurek, że powinniśmy wspomnieć o niejakim Mieczysławie Beckerze. No, jak już mówimy o motoryzacji. O Meleksie mówiliśmy, prawda? Mówiliśmy o Meleksie, a zapomnieliśmy o jeszcze jednym elektrycznym samochodzie, do którego stworzenia rękę przyłożył Polak. Tak, rzeczywiście, bo podróże po Księżycu jakimiś pojazdami często kojarzą się tylko z lunochodem. Rosjanie coś takiego zrobili, natomiast Amerykanie rzeczywiście też się poruszali po Księżycu i był pojazd księżycowy, łazik taki, którego konstruktorem było, no tam był zespół ludzi, tak, ale przewodniczył im Mieczysław Becker, Polak, który stworzył rzeczywiście samochód naprawdę trudny do stworzenia, bo pamiętajmy, tam są inne warunki, tam są inne temperatury, ten samochód musiał pracować w skrajnych temperaturach, tam jest inne ciśnienie. Tam nie ma ciśnienia. Nie ma ciśnienia. No, zerowe, czyli inne. No w każdym bądź razie było to dosyć skomplikowane i autorem tego projektu, tego wynalazku jest właśnie Polak Mieczysław Becker. Żeby mu było wygodniej, to wynalazł sobie wcześniej także naukę. Potemu tak, bo Mieczysław Becker jeszcze przed wojną, przed II wojną światową był twórcą teramechaniki, nauki o transporcie w warunkach terenowych, poza drogami bitymi. Ten dorobek, ta koncepcja przekształciła się w połowie lat 60. w koncepcję pojazdu LRV, którego misje 15, 16 i 17 użyły, misje Apollo 15, 16 i 17 oczywiście, użyły do poruszania się po powierzchni Księżyca. Pamiętajmy, że trzy łaziki, do których konstrukcji rękę przyłożył Polak Mieczysław Becker, nadal tam na Srebrnym Globie stoją. Może któryś kiedyś wróci do naszego muzeum, kto wie? Zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, że możecie Państwo sobie na tej wystawie obejrzeć Enigmę. No, nie trzeba chyba mówić, czym była Enigma. My mamy działającą, sprawną Enigmę w swoich zbiorach i tę Enigmę można zobaczyć. I tu Polacy przyłożyli rękę do jej zdemolowania. Do złamania kodów. Co do demolowania, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, taka mi się przypomniała. Stefan Bryła, właśnie, też niedoceniany, prawda? Miał trudno, dlatego że on był prekursorem spawania w budownictwie. Jakimi kategoriami wtedy ludzie rozumowali? Większość ludzi pukało się w głowę i mówiło, jak można spawiać. Jeżeli nosimy ubranie, to jakie ubranie jest lepsze? Szyte czy klejone?
To było to właśnie to właśnie porównanie. Nosimy ubranie szyte i tak samo lepiej nitować, łączyć materiały, a nie spawać. Okazało się, że ci ludzie nie mieli racji, że spawanie znacznie obniżyło koszty budowy, a także wzmocniło konstrukcję. Przecież ten budynek, który oparł się działaniom w czasie powstania warszawskiego, czyli gmach dzisiejszego Hotelu Warszawa, dawnego przedwojennego Towarzystwa Prudential, ten budynek wytrzymał, bo miał częściowo spawaną konstrukcję. To wymyślił Stefan Bryła. Przecież pierwszy most na świecie został zbudowany w Polsce. Niemcy, Anglicy, Francuzi przyjeżdżali do małej wioski Małżyce koło Łowicza, żeby zobaczyć ten pierwszy spawany most. Ale dlaczego sobie o nim przypomniałem? Bo Zasław powiedział o burzeniu. Otóż Stefan Bryła chyba jest jedynym takim człowiekiem na świecie, który stworzył wiele podręczników jak budować, ale stworzył też podręczniki jak burzyć. Dlaczego? Bo w czasie II wojny światowej nasze podziemie, akcje dywersyjne, chodziło o to, żeby umiejętnie rozłożyć ładunki, gdzie je rozłożyć, jak to zrobić, żeby za pomocą niewielkiej liczby ładunków udało się dokonać jakiegoś wyburzenia jakichś obiektów. Właśnie, ja myślę, że nie jeden z nas, nie jeden z naszych słuchaczy widział współczesne techniki wyburzeń, zwłaszcza wielkogabarytowych obiektów. A mało kto wie, albo może nikt nie wie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta technika sekwencyjnego wyburzania wzięła swoje miejsce właśnie w pracach Stefana Bryły za początek. Zmierzając już do końca, chciałbym jeszcze panów zapytać o plany Narodowego Muzeum Techniki na przyszłość. Ambitne. Jednym słowem. Bardzo ambitne. Rozszerz, Zasław. Chcemy naszą ofertę bieżącą wzbogacać. Przede wszystkim o już odbywające się oprowadzania przewodnickie, ale w znacznie szerszym zakresie. W tej chwili jesteśmy w stanie obsłużyć 3 do 4 grup dziennie. Chcemy, żeby jeszcze w tym roku pułap obsługi grup zorganizowanych, a jest to obszar naszej szczególnej troski, chodzi mianowicie o wycieczki szkolne, osiągnął co najmniej 8-10 grup dziennie. Chodzi o uzupełnienie procesu edukacji, o lekcje historii na żywo, na terenie muzeum, bo właśnie tam można zetknąć się bezpośrednio i z postacią, i z jej dorobkiem. Czyli to, co mówiliśmy na początku, jak właśnie opowiadać młodym ludziom. Tak, jak zachęcić. Każdy, kto wychodzi z wystawy głównej, w szczególności po oprowadzaniu przewodnickim, mówi, rany, jacy ci Polacy byli genialni, dlaczego my nic o tym nie wiemy, dlaczego o tym jest tak mało w podręcznikach, tak mało wokół nas. Natomiast plany troszeczkę dalsze to właśnie budowa stałej, dużej siedziby Narodowego Muzeum Techniki. Tego typu placówka, ja tutaj tylko szacunkową liczbę podam, celujemy w mniej więcej 35 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, będzie unikalną w skali niemalże europejskiej jednostką wystawową. Chcemy ją oddać w ciągu najbliższych 5-6 lat do użytku, zmieniając tym samym obraz muzealnictwa technicznego, przynajmniej w centralnej Polsce. A na koniec chciałbym poruszyć stały element podcastu Ludzie Nauki, czyli poprosić o wymienienie jednego sukcesu polskiej nauki, czy nauk technicznych, czy wynalazków, ale też ogólnie nauki, osiągniętego w ciągu kilkunastu ostatnich lat, z którego możemy być szczególnie dumni. Jurek, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No właśnie, o nim też chciałem powiedzieć. Sięgnijmy gwiazd. Aleksander Wolsztan, astronom, radioastronom, który opracował, przetestował i potwierdził skuteczność metody odkrywania planet pozasłonecznych. Zawsze nas interesowało, czy poza Układem Słonecznym są jeszcze gdzieś we wszechświecie rejony, w których powstają, podobne jak Układ Słoneczny, systemy planetarne, czy jest szansa, by narodziło się na nich życie. Krótko mówiąc, szukamy kogoś do rozmowy. Aleksander Wolsztan odkrył metodę wykrywania planet pozasłonecznych i metodą Aleksandra Wolsztana już w tej chwili mamy kilkadziesiąt takich planet potwierdzonych i odkrytych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Zasław Adamaszek i Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków i czytania tekstów z cyklu Nauka to Polska Specjalność na wprost.pl. Do usłyszenia. Dziękujemy. To był podcast Wprost Ludzie Nauki. Chcesz dowiedzieć się więcej o polskiej nauce? Słuchaj nas i czytaj nasze teksty z cyklu Nauka Polska Specjalność na wprost.pl/nauka/polska/specjalność pisane bez polskich znaków.
Nagranie i produkcja Studio Plac.